zobacz, patrz co to będzie. A kto tu płyn nalał? Przecież tu płynu nie było nigdy. Zawsze trochę coś widać więcej. A we wszystkim dzisiejszy... Nie, bo ty jesteś ciemny cały czas. Ciemny jestem. A we wszystkim... Dalej jestem ciemny, tak? A we wszystkim w dzisiejszym odcinku takiej rekonesans po polach sprawdzamy, jaki jest stan naszej plantacji. Oczywiście dzień po zrywaniu tytoniu. Przecież Krzysiek wczoraj byłeś. No wczoraj byłem, no nie powiem. Dzisiaj naszym celem jest trochę poopowiadanie o rolnictwie, a drugim celem jest pozbieranie odstraszaczy, bo już mamy wyrośnięty tytoń i te odstraszacze po prostu nie będą nam potrzebne. Czekaj, bo tu jest pierwszy się znajduje. Tego zabierzemy na końcu, wiesz? Pojedziemy pierwsze tam pod te kawałki najdalej oddalone. O, stoi tutaj. Bo wiem, no później taka ciekawostka o tym, ale to już na samym końcu. Coś wam powiem o tej drodze i coś wam powiem o strukturze ziemi i co wpływa na wzrost tytoniu. To jest bardzo ciekawe, bo sam dopiero, wiecie, już po tylu latach, 25, może nawet więcej praktyki przy uprawie tytoniu, a ja się jeszcze uczę, można powiedzieć. Gdzie my tam zakręcimy? A, na końcu, tak? Dobra, gdzie on tu jest? On gdzieś tu jest na samym szczycie, prawda? Bo ustawiamy na szczycie, bo tu jest taki pagór, o tutaj w tej, bo to... Tutaj właśnie chcę coś powiedzieć o tej uprawie. O, właśnie tutaj mamy fajną rzecz. Dobra, i wychodzimy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tutaj zawsze oram. Zawsze jest ta orka wiosenna. Ja nigdy nie sadzę tytoniu na bezorkowo. Zawsze oram. Tutaj było poorane, jak tu widzieliście. Znaczy, tu było żyto, to było ogólnie żyto. Myślałem, że na początku trzeba będzie ściąć jakoś kosiarko-bijakowo to żyto, ale wystarczyło poorać. I co, zobaczcie, co tutaj się zrobiło. Taka tutaj widać. Tu jest po prostu o 1/3, bym powiedział, mniejszy. Taki niski wzrost tytoniu jest na grzbiecie, bo ktoś powie, a to pewno wypłukało pole. Moi drodzy, nie wypłukało, bo ja nawozu nie sieję dalej. Ale co mamy dalej? Patrzę i tak sięgnąć wzrokiem, to chyba tutaj bardziej widać. Też takiej szerokości, ja wiem, 3 metrów, prawda? Jest niższy. Jest niższy. I nie wiem, czy pamiętacie, jak chciałem tutaj wjechać, zruszyć tę ziemię, bo u nas taki popad intensywny, taka zlewa i te wszystkie kawałki musiałem ruszyć jeszcze raz. I tutaj, pamiętacie, jak tutaj wjeżdżałem, to zrobimy wstawkę, że tutaj się zakopałem po prostu. Chociaż na szczyt wyjechać i z powrotem, bo jak stanę, to już stanę. Nie idziemy, nie ma sensu. Nie wiem, czy w sumie się da... Kurde! Także u nas rola jest taka. W tym miejscu wyjechałem to jak na tym grzbiecie. Tak było. No i do jakiego wniosku dochodzimy? Że tytoń, pole pod tytoń nie lubi być ugniecione. Bym w ten sposób powiedział. Bo tu jest wszędzie jednakowy. Ale tutaj jest widać ten pas, tak? I ten wyjazd. Bo rozmawiałem z agronomami, że czasami jeden rządek, prawda? Wszystkie rządki są jednakowe? I co jakiś czas rządek jest taki niższy. No i tak żeśmy też doszli do tego, że tytoń nie lubi ugniatania, bo to jest tak jakby ten rządek trafił na koło podczas uprawy i już on jest mniejszy. I on już nie dorośnie. No to szczerze mówiąc, on już nie dorośnie, bo on tutaj ma wszędzie tyle samo nawozu. No i tak jak mówię, do takich wniosków doszedłem. Jest ten odstraszacz. Jest tutaj. On już wyłączony jest. Nie, on już po prostu się rozładował. Jest rozładowany, bierzemy. Dobra, ja biorę to, ty bierzesz... Akumulator wezmę. Bierz akumulator. Co, bierzemy na pakę. O, przy tym niższym łatwiej chodzić. Dziwne, że taki jest... Tu nigdy takiego czegoś nie było. Ja się tak dłuższy czas zastanawiałem, co to może być. Idziemy dalej. Jedziemy dalej, musimy Podlaskiem zakręcić. Jak oceniasz tą plantację? Pod względem wyrośnięcia? Bardzo dobrze. Ja to nazywam pole tytoniowe. Dobrze wyrośnięta. Równa. No gdzie nie powiem, no pozjadane. Ja nigdy nie mówiłem, że to działa w 100%, ale na pewno nie trzeba jakieś tam ogrodzenie robić. Tutaj będziemy zrywać, jutro będziemy zrywać. Tu i z tamtej strony, to nam bardzo mocno dojrzał i resztę dorwiemy tam koło domu. Patrz jak to ładnie się już dochodzi. A liść dojrzały, taki liść to jest liść opadnięty. No chyba żniwa się zaczęły. Tu pod lasem to jest bardzo ubogie pole. Tutaj trzeba dać po prostu nawozu. Tu trzeba dać nawozu. Ja mówię, tutaj chyba dawaliśmy na piąteczkę, tutaj na naszym siewniku i on nie jest wybujały. Ile ci tam wyszło? 175, no nie wyszło nigdy. Na piątce nie wyszło nigdy 200 kg. Takie było 175, tak po tyle. Tam troszkę zostawało, troszkę tam się dodało. Tak. A później na przykład sypię saletrę wapniową, to przy drodze staram się dwa razy po prostu przejść, bo tu przy drodze zawsze jest też słabszy. No bo jak to się mówi, no znam to pole już od tylu lat. Bo wiem, zawsze przy drodze był taki niższy, taki żółty był całkiem. Jak to niektórzy mówili tacy, że nie powinno się sypać nawozu zaraz pod krzak, także widać tutaj plantacja zdrowa, bo nie widzę w niej choroby, nawet wciornostka nie ma. O ja pierdolę, to jakoś to się tak porobiły kolejny. Jak sadziliśmy, chcieliśmy to zrobić drogę, czyli 4 rządki, daliśmy nawozu. To tu było? To nie. Było tu. Ja ci zaraz wyliczę, zaraz policzę porządkę. Nie, przecież to gdzieś tu było. Do tych 4 rządek. Tak, tak, stąd. Stąd 1, 2, 3, 4, dotąd. Tak jest. I tu miała być droga. I tu dawaliśmy mniej nawozu. I co stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy, że nie można szkoda zrywać. Szkoda po prostu go teraz niszczyć i wstawiać drogę, także jeździmy tam po tym owsie. Także nie widzę różnicy, daliśmy na 1. Liczyłem, że będzie o taki. I taki byśmy po prostu zerwali od samego końca i łodygę byśmy wyrzucili. Taki myślałem, że to będzie się odznaczał. Dobra, jedziemy dalej. Jak oceniasz tą plantację? 3 lata nie było. To było chyba ostatnio gryka, było żyto. Może 2 razy była gryka. Ładniej wyrosła. Jest w sam raz. To jest w sam raz, powiem. Obawiałem się mączniaka rzekomego, mączniak rzekomy. Takie plamy. Ale z tego względu, że szybko łamiemy tytoń. Czy zrywamy. U nas się mówi podrywać. Tak jak dziewczyny się podrywa, to u nas się mówi podrywać. Także wysoko już jest poderwany i nie trafi nam się tu już mączniak rzekomy. Zgryzienia na tym kawałku są? Na każdym kawałku trochę są, ale nie aż tak. Najgorzej jest tam właśnie, gdzie pojedziemy. Pierwsze ekoschematy. Zobaczcie. To był 2 razy uprawiona ta ziemia i zasiana. To były jakieś kwiatki, te facelia czy coś. Pierwsze pojawiające się u nas ekoschematy. Bo zaczynają po prostu rolnicy liczyć koszty. Bo na przykład ja już też zaczynam ekoschematy wprowadzać z tej mojej gryki, bo sam mam nasiona gryki, sieję. To nie jest ekoschemat. Nie, wiem, że on się nie zalicza do ekoschematów, ale ja minimalizuję koszty. Co mi po na przykład życie, bo ja zawsze siałem żyto, bo lubiłem żyto siać, bo nie wymagało nie wiadomo jakiego nawożenia. Co mi po życiu, jak żyto może po 40 zł będzie. Po 400 zł za tonę. No i co ja, tu się tylko narobię przy tym życie? O, następny ekoschemat, To już widać, to kwiatki faceli. Naprawdę ja tu byłem zszokowany, że tu było 2 razy uprawione do gołej ziemi i zasiane jakimś takim precyzyjnym siewnikiem. To bardzo ładnie na początku wyglądało. A teraz to zobaczcie. Ostatnio to rozmawiałem z takim znajomym, co sprzedawał, nie wiem, jęczmień czy coś, chyba jęczmień sprzedawał. No i tak pytam się, za jaka cena? On mówił, a wiesz, że nie wiem, nie pamiętam. Tak, jak mówię, nie pamiętasz? A wiesz, ty słyszałeś? I mówi do mnie, słuchaj. I mówi, ty słyszałeś, że jest do wydarcia 120 tysięcy na restrukturyzację małego gospodarstwa? No kurczę, wiecie co? To się chyba inaczej nazywa. Ale coś jest, 120, tak? Od teraz gdzieś od końca sierpnia. A wiesz, kto się łapie na mnie? No prawdopodobnie my będziemy się łapać, prawda? No, otóż tak. Bo tam chyba trzeba się fakturami troszkę wykazać dochodowością. I to trochę... No, następny ekoschemat, patrz, następny, znalazł. A to nasz, ten tak? Ten chyba siał. A ten co nagrywa, tak? Patrz. To ten youtuber tutaj ekoschemat prowadzi. Zobacz co tu się zrobiło. Jaki wstyd. No, patrz. Jeszcze to nagrywał pewnie. Sama łoboda. Czy ja to nagrywam? Ładowa z pozycji suma. Ja to Z, słuchajcie, ja to Z. To jest do ścięcia jest, to jest do ścięcia. O, to też, Też ten youtuber nagrywał. Też, kurwa. Niech go zasubskrybują. Kanał Kocisko75. Ale to widzisz. Zostawcie mu subskrypcję. Ale zobacz, zaczynają ludzie inni też już myśleć. A poczekaj, gryga tu biała jest. Kiedy ona była siana? Późno, bardzo późno. To ze 2 tygodnie po mojej było siane. Moja już zeszła, miesiąc. Może i miesiąc, O, pierwsze żniwa. Pierwsze żniwa. Widzisz, jacy rolnicy u nas są? No to jedziemy, to nasz drugi odstraszacz. Guard Effect. Guard Effect, filmy Agropixel. Nie, Guard Effect. Guard Effect. A tu nigdy wody nie było. Firma Agropixel. No i tu jest, kurczę, bagno. Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. A tu wczoraj żeśmy też tutaj łamali liście. Podrywaliśmy, ona się podrywa, jak dziewczyny się podrywa. I tak tutaj się udało, widzicie? Tutaj się udała. Z nawożeniem, bo chodzi o nawożenie, bo przy tytoniu najważniejsze jest nawożenie. Ma być nieduży, nie wybujały, nie za mały, ma być w sam raz. To trzeba ogarnąć, wiecie, to jest takie... Na plantacji tytonie to jest trudne, bo na przykład tutaj No troszkę no, słabo wyszedł, tu słabo. Mi się to chyba najgorsza, najsłabiej wyszło, a chociaż w tamtym roku było bardzo fajne tutaj. No to mi się nie podoba, ale jak to się mówi, tamto rekompensuje, tamto, a to tak średnio wychodzi. No zobaczcie, jak tu wysoko już jest poderwany. To już wierzchołki zostały. Tak, tam zostały prawdopodobnie. My to już wszystko zrywamy już do końca. O, tak będzie. Bo już nie opłaca nam się tu. Poczekamy, aż troszkę te liście będą większe i zrywamy to do końca, a później to oddzielimy po prostu z sortowni sobie. I tu mamy najwięcej zgryzień. Podejrzewam, że tak. Gryka. No ta gryka nie pomogła nam. Nie pomogła, tak. To jest najładniejsza gryka. Tę grykę może zostawię. Tę grykę skoszę na nasiona na następny rok. To mi najbardziej bez chwastu, bez niczego mi tutaj wyszło. Poczekam, aż dojrzeje i to skoszę. I tu będziemy kosić. No teren słaby tutaj jest, tak. No dla zwierzyny to jest super, bo tak, przyjdzie sobie z tej strony lasku, prawda? Z tej strony ma lasek. No i to jak ktoś ci mówi, nie ma takich otwartych przestrzeni, żeby się bała. Tutaj się przeczołga, gryka jest wysoka, przeczołga się i gryzie, no. Wiesz co, mi się wydaje też, że z 2 dni chyba też nie chodzi, może i tak, nam się i to wystarczy, powiem, że to wystarczy. Że trzeba jednak tego pilnować. Tak troszkę zaniedbaliśmy, rozleniwiliśmy się, bym powiedział, bo byliśmy pewni, że to wszystko działa. Ale pamiętasz 5 lat temu, co to było? Tu 5 lat temu to już było naprawdę, ja bym powiedział, że tu było zgryzione w granicach. Przecież cała górka była. Cała górka. Pod górkę. To było wszystko powyjadane, takie... to było wszystko taka. To żeśmy mało co zerwali. Ja myślę, że to jeszcze zrobię wyżej. Jeszcze zrobię wyżej. Zrobię tak. Jeszcze wyższą wieżę, żeby ten głos się bardziej rozchodził. No, no pasowałoby. No i pilnować, żeby akumulator był cały czas. Chyba, że te panele wszędzie zamontować. Chyba, że założyć wszędzie panele właśnie. Bo ten właśnie z panelami, co jest koło domu... Do tej pory chodzi. Do tej pory chodzi, tak. On ma mniejszy akumulator. Ale też jeden głośnik tam ma. Mniejszej pojemności, no na pewno, ale to jednak, słuchaj, to jednak słońce robi swoje, bo cały czas jest słońce, jednak podładowuje go. Brawo! Ten z jednym głośnikiem w ogrodzie postawimy w przyszłym roku. Tak. Że mama nie pokaże buraczki, i bo co buraczki zjadły, buraczki. Ja mówię, ty, to kupimy sobie buraczki, ale te, wiecie, buraczki swoje to są buraczki swoje. Najgorzej to się bałem o akumulatory. Żeby nikt ktoś nie zakosił. Mamy tu ciekawe badania. No, to mamy badania, gdzie robimy analizę gleby, ale później zakręcimy i tam się zatrzymamy. Co chcę powiedzieć? Na tym polu, to jest hektar, zrobiłem analizę ziemi pod tytoń, pod Wirginię. Kręgowa stacja chemiczno-rolnicza, dobra, gdzie tam już nieważne. Radzili mi tutaj zastosować na wóz tak, Rosafert 5, 12, 24, wielkości 600 kg. Siarczan magnezu 207 kg, siarczan potasu 112 kg, no i wapno kredowe 80 kg. pH 5,3. Co ja tu zastosowałem, moi drodzy? Zastosowałem mój wieloskładnik wielkości 175 kg. Pasowo oczywiście, bo to jest nieuwzględnione, to jest uwzględnione rozsypanie na całości. Ja to zastosowałem pasowo 175 kg wieloskładnika i 75 kg saletry wapniowej. No i oczywiście na wiosnę, jak pamiętacie, dawałem tu wapno granulowane. Tak jest. Nie magnezowe, tylko granulowane. Jeden worek, tu 600 kg rozsypałem tutaj na tej powierzchni. Wyszło to tak, moi drodzy. I tak się czasami zastanawiam, czy słuchać się po prostu tych wytycznych, bo ja tu chyba przyholowałem. Po tej stronie, ta strona jest drugi rok sadzona, a tutaj pierwszy rok. Tu była gryka z poplonem, czyli tak jak tutaj przetrzymałem do tej wielkości, ściąłem, ona mi jeszcze raz urosła. Taki kożuch, urósł, ja to wszystko później zorałem. No ja to ładnie, myślę, że troszkę za zielony. Troszkę za zielony, prawda? Tu jeszcze nawet spodów nie zrywaliśmy. Dziś będziemy pod koniec tygodnia łamać, zrywać, podrywać spody, bo tu żeśmy ładnie zerwali. Wniosek na koniec, czy naprawdę stosować się tak 100% do tych wytycznych z badań? No pH można zbadać. No pH, ja uważam pH należy badać, tak. Należy badać, ale ja tak jak mówię profilaktycznie co roku sypię tam, gdzie jest tytoń, co roku daję wapno w wysokości 600 kg. 600, można i tonę dać, to nie zaszkodzi, ale ja wolę dać, co roku dać to te 600 kg na hektar. Tu krzaków zjedzonych przez sarnę jest bardzo mało. Bardzo mało, może z tego względu, że ona jest blisko właśnie zabudowań. Z tamtej strony może już te sarny tak nie podchodzą. Na krzaki naprawdę są fajnie wyrośnięte. Podoba mi się tutaj. Masz naprawdę ładne już dojrzałe liście. Już możemy zrywać, no, czyli podrywać, no, 4 liście łupniemy. No, pod jeszcze tym. Z podaków to nie ruszyliśmy. No to nic, ale to ładne krzaki są, no. Takie ziemniaczki ładne, kurwa, piękne ziemniaczki. No i dobra, zakręcamy, już jeździmy ku domowiu, udajemy się bliżej domu. Mamy poderwane już prawie podwierzchałki. Na drugim polu mamy jeszcze spodów niezerwanych, także zrywa się tytoń, zrywa się nie po kolei, tylko tam, gdzie na plantacji jest dojrzały. O, jest tu, o. Jest, z panelem. No i ostatni. A jego się całkiem wybiera. A tak, się tak ładnie zrobiłem. Powiem tak, bezobsługowy. Chociaż ma najmniejszy akumulator, chyba połowę ma mocy co tamte, ale bezobsługowy bym powiedział. Jak wczoraj zrywaliśmy, to jeszcze chodził. Tak, jeszcze chodzi, on na pewno chodzi, no to może on się nawet włączy. No nie wiem, nie ma takiej tutaj, żeby może było sprawdzić? Nie jest, maksymalnie podładowany jest. A gdzie to widać? To jest... No, a, to nie widać. Nie widać, to jest nie widać. Za jasne jest. Musicie mi uwierzyć te słowa. Czyli pan działa. Ale działa. Też mi tak zadziwiło, że ten akumulatorek taki malutki jak do motoru. Czekaj. O, może dojedziemy pomalutku, będziemy jechać. Tak jest. Wszystkie ostraszacze są na stronie Agropixel. Urządzenia Guard Effect. To jest panel fotowoltaiczny, a tu jest ten akumulator. Jak oceniasz? Dobrze oceniam. Warto było? Warto było. Chociaż nie mam stuprocentowej takiej pewności, ale warto. Bo tak się zastanawiam, co to by było, jakby w ogóle nie było. Czy byłoby coś, jakikolwiek sens zbierania. Bo jak widzicie, jak... zeżrę, nie wiem czy to widać, o patrzcie, w takiej postaci zobaczcie co wyrasta, jest tylko może 3 liście użytkowe i tu takie listki takie o mniejsze, a cały krzak ma około 18 liści. Chyba czas się pożegnać z takiego przeglądu plantacji, co tu u nas jest, takie ciekawostki. Ja mówię tak, to drogo z tym przejazdem po deszczu, to Brono, chociaż człowiek już tyle lat pracuje na wsi, a jednak wszystko człowieka może zaskoczyć. Człowiek całe życie się uczy. Tak, i teraz myślę coś z tą broną moją, tym agregatem moim, pomyśleć. Ciekawe jako inni plantatorzy, jak oni przygotowują ziemię pod... Wiem, że część nie ora, bo oni wysuszają ziemię, u nas się nie da tego wysuszyć po prostu. Jak zaoram, to zawsze potrafi taka zlewa pójść, że muszę to 2 razy zruszać, no. Włącza się czy się włącza? Włącza. Do następnego.